Witam bardzo serdecznie. W tym odcinku będzie mowa o rasach opiekunów i szmaragdowym przymierzu oraz mocno promowanym transludzkim humanizmie. W zasadzie wyjaśnia nam skąd taki mocny nacisk na zmianę ludzi w bioroboty, czyli będzie mowa o jego genezie. Odcinek ten nie jest łatwy, ponieważ opisuje skomplikowane nazewnictwo struktury ras oraz ich historię. Chciałabym na początku powiedzieć, że na Beat shoot UK, czyli u Karaziela, jest nowy film z techniką Aszajany, a w nim przedstawia aktywację naszego ciała plazmowego poprzez plazmantykową indukcję kodów, czyli wprowadzanie ich do naszych czakr. K, bardzo dziękuję za to, co robisz. Nazwa ogólna opiekunowie to tak naprawdę... Wiele milionów raz, a dokładniej członków tych raz, w sumie jest ich ponad 25 milionów, zaangażowanych w kilka organizacji, aby dbać o porządek w naszym matryksie czasu. 25 milionów to stan wiedzy z 1998 roku, bo taki zawarty jest w materiałach źródłowych. W tym odcinku przedstawię tylko ogólny obraz tych struktur. W książkach jest to bardzo szczegółowo przedstawione. Dojrzałość duchowa to nie zabawa, to nauka i osiągnięcie mistrzostwa w nauce mechaniki świadomości, i do tego nie jest nam potrzebna żadna religia, aby to osiągnąć, aby osiągnąć duchowe urzeczywistnienie. Wszyscy posiadamy potencjał bycia wysoko rozwiniętymi istotami, tak jak inne istoty z wyższych wymiarów. Nasza praca polega na integracji wyższych wymiarów świadomości i aktywacji naszego uśpionego DNA. Nie potrzebujemy do tego, Żadnych pośredników, aby dokonać swojego połączenia ze źródłem. Wystarczą nasze osobiste chęci do wzięcia odpowiedzialności za swoją własną ewolucję. Nie oczekujmy tego od innych, że ktoś pokieruje naszą ewolucją. Obecnie przedstawiciele ligi opiekunów wchodzący w relacje z ziemią poprzez fizyczne kontakty albo metody telepatycznego kontaktu i subtelnej komunikacji kailontycznej chcą powrotu stronnictwa Amenty do rąk ludzkości. Szmaragdowe przymierze było pierwotnym porozumieniem wzniesionych mistrzów Janas, kiedy wspólnie postanowili stworzyć tą matrycę, czyli nasz system wolnej woli, zbudowany na prawach jedności, który uważa, że wszyscy pochodzimy od tego źródła, a kochające współtworzenie jest jednym i naturalnym sposobem istnienia polega to na zrozumieniu siebie jako części tej jedności. Taki był pierwotny zamiar i ustalenia szmaragdowego przymierza, dzięki którym ta matryca została stworzona. Tylko co to właściwie oznacza ta jedność? Aby wyjaśnić czym jest jedność, zacząć trzeba od źródła. Celem tworzenia to odkrywanie różnorodności i możliwości, ponieważ różnorodność jest ważna w stwarzaniu i tworzeniu. I tu ważne jest patrzenie z różnej perspektywy. Nigdy z nas nie ma pełnego obrazu, inaczej nie byłoby całej sztuki i zabawy. Wszyscy mamy coś, co wnosimy do źródła, bo tak naprawdę wszystkie organiczne struktury posiadają połączenie wewnętrzne, więc cała nasza różnorodność tworzy i projektuje konkretną historię, łącząc ją w jedność. Suma naszych doświadczeń, każdego z osobna, łączy się w źródle. Źródło rozszerza swoją świadomość, a rozszerzona świadomość to dodatkowa energia do dalszego tworzenia i rozszerzania wszechświatów bo tu zawsze chodzi o energię energia to klucz. Transformując naszą świadomość, powodujemy, że zwiększamy swoją częstotliwość, która prowadzi nas coraz wyżej i wyżej, poprzez wielowymiarową rzeczywistość do Źródła. Punkt zasiewu życia w naszym matriksie czasu nastąpił 950 miliardów lat temu poprzez wzajemną umowę pokojowej współewolucji pomiędzy Janas i założycielskimi rasami szmaragdowego, złotego i ametystowego zgromadzenia Brenau z gęstości piątej. Tą umowę nazwano szmaragdowym przymierzem Aramatena. Rasy opiekunów można podzielić na trzy takie główne grupy albo organizacje, które zaangażowane są w całej naszej wielowymiarowej przestrzeni. Te trzy organizacje stworzone zostały po serii katastroficznych wydarzeń, które w zasadzie prawie zniszczyły nasz matryx czasu. I chodzi tutaj o wojny, znane jako zdarzenie grzechu pierworodnego. Opisany jest on w odcinku o Metatronie. Czyli chodzi tutaj o zniszczenie Gwiezdnych Wrót nr 12 przez Anu Elohim, twórców Anunaki w swojej pogoni za dominacją i buncie przeciwko rasom założycielskim Christos. Tak więc po zniszczeniu Gwiezdnych Wrót nr 12 podczas wojen Liriańsko-Elohim, Jana zmianowało szmaragdowe zgromadzenie Brynau oraz ich założycielskie rasy Christos jako uniwersalną drużynę bezpieczeństwa w naszym Matrixie. Pod kierownictwem Janas i Szmaragdowego zgromadzenia Brenau oni z kolei zmobilizowali swoje rasy założycielskie i utworzyły międzywymiarowe stowarzyszenie wolnych światów organizacja ta działa na podstawie zasad szmaragdowego przymierza tworzą oni zjednoczony kolektyw międzygalaktycznych ras anielskich opiekunów z obszaru naszego piętnastowymiarowego wymiarowego matrixu następnie stworzyli oni nową linię. Linia nazywa się azuryci Ejani i są to skórzy, czasami skrzydlaci i opierzeni oraz rasy wodno-skrzydlatych ssaków hominidów. Noszą najbardziej zaawansowany kod genetyczny w naszym matriksie czasu. Azuryci stworzeni zostali przez rasy założycielskie 250 miliardów lat temu po to, aby kolektyw zgromadzenia Melchizedeka Ejani z Matrixu Energii oraz organizacją Brenau z piątej gęstości mogły inkarnować się bezpośrednio do naszego systemu w celach podjęcia kryzysowych interwencji. Stworzyli oni rasę bardzo zaawansowaną genetycznie, aby wykorzystywać ich ciała do wcielania i podejmowania interwencji. Rasa azurytów zgromadzenia Melchizedeka Ejani stworzona została, aby służyć jako... Uniwersalna Grupa Bezpieczeństwa Systemu Gwiezdnych Wrót. I ta rada zwana jest Radą Mistrzów Ejani Zgromadzenia Melchi albo czasami nazywana jest Radą Syriusza lub Radą Azurycką. Stworzono ją 250 miliardów lat temu wraz z utworzeniem Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów, aby służyć jako centralna rada administracyjna oraz łącznik pomiędzy kolektywem Janas w matriksie energii, a opiekunami w naszym matriksie czasu. Rada Mistrzów Ejani nadzoruje wszystkie działania Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów. Interweniują też bezpośrednio w matriksie czasu poprzez inkarnacje wewnątrz rasy azurytów Syriusza B i ras anielskich ludzi Orafim. Zasiani zostali w obrębie każdej gęstości naszego matriksu czasu zazwyczaj w pobliżu 12 Gwiezdnych Głównych Wrót, Uniwersalnego Kompleksu Gwiezdnych Wrót. Tak więc stworzono te rady po wojnach liriańsko elochim inaczej nazywanych Wojnami anielskimi, aby chronić Gwiezdne Wrota przed rasami upadłych, a także po to, aby wprowadzać program bioregenesy, czyli program uzdrawiający po to aby pomóc rasom upadłych aniołów wypełniać swoje cele ewolucyjne ascendencji z matriksu czasu a także utrzymywać wymiarowy sprawiedliwy polityczny rozejm edukować wszystkie rasy narodów służących jako aktywni członkowie międzywymiarowego stowarzyszenia wolnych światów jest ponad 25 milionów azuryckie rasy zgromadzenia Melchizedeka Ejani jeśli inkarnują w ciałach to nazywani są jako przenośna, uniwersalna drużyna bezpieczeństwa Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów. Od czasu ich stworzenia, 250 miliardów lat temu, spełniali rolę głównej administracji rasy opiekunów oraz obrońców programu wolności szmaragdowego przymierza. Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów Przymierze Opiekunów oraz Azuryci, uniwersalnej grupy bezpieczeństwa Systemu Gwiezdnych Wrót, to organizacje, które są uniwersalnymi usługowymi organizacjami. Początki ich sięgają dalej niż nasza ziemska historia. Są oni ze sobą spleceni poprzez stworzenie i ewolucję wielu anielskich ras oraz pozaziemskich ras w obrębie pięciu poziomów naszej gęstości w naszym piętnastowymiarowym matryksie. Istoty pozaziemskie są prastarożytnymi anielskimi narodami, które wyłaniają się głównie po to, żeby przybywać do nas z pięciu gęstości materii w naszym matriksie czasu i komunikują się nie poprzez channeling. Opiekunowie określają centralne źródło stworzenia jako Yunasai. Inkarnowani Janas używają imienia Ejani w odniesieniu do swojej rodzinnej linii. I we współczesnych czasach inkarnacje Ejani na Ziemi nazywane są jako dzieci Indygo linii Grala typu 1. Kolektywy Ejani z pierwotnych pól dźwięku Kundaraj są kolektywami wiecznych opiekunów, którzy utrzymują i są odpowiedzialni za systemy matriksu energii i matriksu czasu oraz za zasiewy życia. Kolektywy Jana z pierwotnych pól dźwięku reprezentują naszą kosmiczną rodzinę świadomości. Janas 950 miliardów lat temu, na długo zanim stworzyli ludzką linię, dokonali zasiewu pól życia w naszym matriksie. Stworzyli pierwotną rasę Christos w czwartej gęstości. I teraz oni, czyli rasy Christos, oddali swoje kody i geny każdej formie biologicznej i życia w naszym matriksie czasu. Rasy Christos zasiane zostały z wymiarów 13, 14 i 15 do wymiarów 12, 11 i 10. Zasiew założycielskich Ras Christos dokonany został przez gwiezdne wrota uniwersalnego kompleksu systemu gwiezdnych wrót. Raz zaangażowanych jako opiekunowie jest cała masa. I najważniejsze dla nas to te, które opisuje Aszajana w książkach. Są to. Szmaragdowy, złoty, ametystowy i rubinowy zakon Brenau zgromadzenia Melchizedeka, uniwersalnych opiekunów i raz założycielskich, a także kapłani z Ur, Rada Ejani i Rada Ejani 24 Starszyzny Jana świadomości zbiorowej z poza matryksu czasu. Zgromadzenie Brenau z wymiaru od 13 do 15, opiekunowie gwiezdnych wrót korytarzy Amenti i wiele odłamów gwiezdnych ras pochodzących z ras założycielskich szmaragdowego przymierza Elohej i złotego zgromadzenia Serafej, a także oryginalny ludzki ród liriańsko-syriańsko-orafim Turaneusian. Dalej w skład wyżej wymienionych przedstawione są konkretne rasy i są to hybrydy, ludzie-ryby, oryginalni tarjańscy-anielscy ludzie ryby oryginalni tariańscy anielscy ludzie szarzy zeta reticuli, czyli zeta z oriona po bioregenezie, biali syrianie, kapłani z ur z wewnętrznej ziemi, modliszki z systemu Pegaza, małpoludy z wewnętrznej ziemi, wolnolądowi hominidzi, liriańskie hybrydy kryształowych ludzi, ludzi ptaków, azuryci z Syriusza B, czyli syriańscy błękitni ludzie, ludzie koty, Błękitni hominidzi o wysokości 60-90 cm, a także wiele, wiele innych różnych ras. Po wojnach anielskich wiele upadłych ras ponownie przyłączyło się do szmaragdowego przymierza, akceptując ich umowy. W tym czasie stworzona została nowa linia genetyczna Orafim. Stworzyli ją Ejani z Matrixu Energii oraz założycielskie rasy organizacji Brenau 568 milionów lat temu. Ród Orafim zasiany został w trzeciej gęstości na planecie Gaja oraz na jej odpowiedniku, czyli planecie Terra w drugiej gęstości i w kilku innych systemach. Orafim oznacza świetliści w języku Anochazji. Orafim z Gai i Tery jest rasą, z której wyłonił się ród anielskich ludzi. Turaneusiam z 12 nićmi DNA, przodkowie ziemskiej rasy anielskich ludzi. Nazwa z kolei Turaneusiam oznacza dzieci świetlistych w języku Anuhazji. I w tym samym właśnie momencie upadłe rasy stworzyły swoją rasę Anunaki z potencjałem 11 nici DNA. Anunaki stworzono po wojnach anielskich i... Anunnaki to pojazd tak naprawdę, i ciała to pojazd dla upadłych Anu Elohim, aby mogli inkarnować bezpośrednio do pierwszej, drugiej i trzeciej gęstości. Mają jeden główny cel, zniszczyć anielskich opiekunów Orafim i Ejani, a także zdominować nasz Matrix. I właśnie kiedy powstały rasy Anunnaki, to rasy założycielskie wprowadziły dodatkowe środki i zabezpieczenia, aby chronić system przed nimi. Utworzyli oni dodatkowe grupy zadaniowe z wielu milionów różnych ras pochodzących z wszystkich gęstości, czyli z wszystkich wymiarów. Był to dodatkowy oddział do zadań kryzysowych i ta grupa została nazwaną Ligą Opiekunów pod kierownictwem Janas, Ejani, Elohej Elohim, ras założycielskich i Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów. Idąc dalej, Liga Opiekunów utworzyła z kolei 12 rad sygnetowych dla ochrony 12 Gwiezdnych Głównych Wrót. Nasza Ziemia to gwiezdne Wrota numer 3. Rady sygnetowe Ligi Opiekunów wspierają i zabezpieczają uniwersalny system Gwiezdnych Wrót. Największa ochrona skupiona jest przy Wrotach numer 10, 11 i 12, czyli są to Aramatena, Avejon i Vega. Są najpilniej strzeżone, ponieważ tam toczyły się wojny anielskie i tam można przejść do pierwotnych pól światła. Upadli chcieli nas odciąć od pomocy Janas i Brenau właśnie poprzez tamte gwiezdne wrota. Tam też znajduje się administracja trzech liriańsko-sygnetowych rad Ligi Opiekunów. Kierowana jest ona przez rasy skrzydlatych koniojeleni, waleniowatych, modliszki i latających hominidów. Ponieważ przedstawiciele trzech liriańskich rad sygnetowych ligi opiekunów składają się z członków pierwotnych linii Christos, które zasiały życie w naszym matriksie. Nazywane są one królewskimi rodami. Królewskie rody to założyciele ras Christos, które utrzymują linie genetyczne oraz program bioregenezy jakiejkolwiek rasy żyjącej w obrębie naszego matryksu czasu. Narody anielskich opiekunów zazwyczaj. Nie nie identyfikują trzech sygnetowych wyższych rad Ligi Opiekunów jako królewskich rodów podczas komunikowania się z ziemskimi ludźmi, gdyż nie chcą sugerować żadnego poczucia nadrzędności, a wręcz przeciwnie, postrzegają wszystkie istoty stworzenia z prawdziwą miłością oraz szacunkiem. Wszystkie rasy honorowane są jako równe, ponieważ wszystkie one są manifestacją świadomości i tożsamości jednego źródła Boga. Wyjaśniają nam to, ponieważ Anunaki promują na Ziemi, między innymi poprzez channelingi, i fałszywie twierdzą, że ich legiony są królewskim rodem Awejon i twórcami naszej ziemskiej rasy ludzkiej. Stąd też te wszystkie legendy o bogach, stwórcach w innych materiałach. Twierdzą tak, ponieważ planeta Avejon w czwartej gęstości to Gwiezdne Wrota nr 11. Stamtąd pochodzą Anu. Anu z kolei to krzyżówka ras Elohei Elohim z rasą Bracharama. Krzyżówka ta niestety doświadczyła wypaczenia szablonu DNA i zbuntowała się przeciwko założycielom 250 miliardów lat temu. Stali się oni legionem upadłych aniołów Anu Elohim z D11, z którego później wyłoniły się ich rasy Anunaki. Dlatego współcześnie Anunaki fałszywie twierdzą, że są rasą Chrystos, że są naszymi stwórcami i bogami. I tutaj dochodzimy do całego transludzkiego humanizmu. Jest to koncepcja, która nie wyłoniła się w naszej rzeczywistości w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jest to znacznie starsza koncepcja, która ma swoje korzenie znacznie bardziej odleglejsze. Anunaki usiłują obecnie Zwodzić ludzkość, aby stała się galaktycznymi zamiast anielskimi ludźmi. Słowo klucz to galaktyczni ludzie. Jest to zakamuflowane słowo używane przez nich do opisania zamierzonej, wypaczonej hybrydyzacji współczesnych ludzi. Cały transludzki humanizm ma polegać w finale na tym, że chcą sprowadzić ludzki genom do 11 nici DNA, hybrydowych anunaki, czyli to. Co dziś obecnie się dzieje w ostatnich latach, to zmiana DNA anielskich ludzi poprzez tajną manipulację genetyczną po to, aby zapobiec przed zmaterializowaniem się uśpionego, dwunastoniciowego potencjału DNA u ludzi. Dlatego ważna jest wiedza i wyłapywanie obecnie zagrożeń po to, aby chronić swoje DNA. Chcą zmienić potencjał naszego boskiego wzoru DNA w upadły wzór, Poprzez genetyczną manipulację we wszelkich możliwych sposobach. Ta manipulacja jest i dzieje się od wieków. Jak podkreślają opiekunowie, wszyscy ludzie mogą odwrócić zniekształcenia zmutowanego szablonu DNA i aktywować potencjał uśpionego szablonu DNA poprzez technologię bioregenezy, za pośrednictwem której potencjał 12 nici. Anielskich ludzi może być odzyskany i reaktywowany. Jest to dokładnie to, co legiony upadłych aniołów nie chcą, aby współczesna ludzkość osiągnęła. Właśnie przywrócenie naszego pełnego potencjału DNA, naszej pełnej mocy. Kiedy powstawały rady sygnetowe, powstała też nowa rasa zwana Maharai, czyli błękitni anielscy ludzie z Syriusza B. I zarówno teraz rasy azurytów z Syriusza B, jak i rasy Maharai. Określani są jako błękitni Syrianie. Rasa Maharaj z Syriusza B tworzy Radę Azurytową, która do dziś jest mianowaną Sygnetową Radą nr 6 Ligi Opiekunów w opiece nad Gwiezdnymi Wrotami nr 6 Syriusza B z D6 poziomu. Są też doradcami dla rad Sygnetowych Ligi Opiekunów w niższych wymiarach. Rasa upadłych Aniołów Azri Elici są podobni do błękitnych ludzi, ale są rasą upadłą stworzonych przez Omikron, Drakonian, Serafim z systemu Oriona z wymiaru dziesiątego i zaangażowani są, jak podają opiekunowie, od 1930 roku w sprawach ziemskich z ludzkimi iluminatami. Odkąd ludzkość została po raz pierwszy zasiana na Ziemi, Liga Opiekunów i pozostałe stowarzyszenia dokonywały starań zwrócenia ludzkości jej prawowitych nauk wolności i boskiego połączenia. Wysyłali i wciąż to robią swoich przedstawicieli na ziemię. Takim najbardziej znanym nam był Jezus, czyli rzecznik szmaragdowego przymierza. Przed i po Jezusie było wielu rzeczników szmaragdowego przymierza. Za każdym razem, kiedy nauki szmaragdowego przymierza były udostępniane nam, to przechodziły one w systemy kontroli, wykorzystywane przez tą drugą stronę. Zatracając zupełnie szacunek do samych siebie, do siebie nawzajem i do naszej planety i źródła. Ironią jest fakt, że legiony upadłych aniołów służą jako promotorzy naszego duchowego i fizycznego uwięzienia. Ale to my jesteśmy wykonawcami i zarządcami naszego własnego wyroku, żyjącej śmierci. Chodzimy do kościoła. Symbolicznie odtwarzamy ukrzyżowanie Chrystusa. A tym samym bierzemy udział w zbiorowym rytuale ukrzyżowania naszego połączenia Chrystus. Uczymy się o zbawieniu przez zewnętrznego Boga, a to właśnie Jezus 12 starał się pokazać nam, że prawdziwy Zbawiciel naszej rasy zawsze żył wewnątrz każdego z nas, jako nasz wewnętrzny Chrystus, który boryka się, aby się przebudzić i wyzwolić nasze dusze oraz planetę z iluzji. Ograniczeń i manipulacji. Dlatego opiekunowie usiłują ujawnić kłopotliwą prawdę. Nie dlatego, że chcą wywołać strach. Gdyby nie wydarzenia z września 2000 roku, nie byłyby konieczności aż takiej ujawniać tak bezpośrednio tego wszystkiego. Ale z racji tego, że długo oczekiwany finałowy konflikt nadszedł, czas jest teraz bez względu na to, czy zdecydujemy się w to wierzyć, wszystko. Czy zdamy sobie sprawę z tego po fakcie, jeśli w ogóle będziemy mieli szansę zdać sobie z tego sprawę? Nie jest to dramat, którego potrzebujemy się obawiać. Kiedy rasy opiekunów, Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów, Liga Opiekunów oraz Legiony Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza po raz pierwszy zainicjowali publiczny kontakt, właśnie poprzez publikację serii Podróżników w maju 1999 roku. Oficjalnie nawiązali z nami kontakt, przekazując całą tą niekończącą się wiedzę. Ewolucja Ziemi w pierwszym harmonicznym wszechświecie, w którym jesteśmy, została zatrzymana przez wiele, wiele lat. Obecnie przechodzimy już ósmy raz z kolei powtórzenie 26-tysięcznego cyklu w pierwszym harmonicznym wszechświecie. Oznacza to, jak podają opiekunowie, że siedzimy w miejscu przez ponad 200 tysięcy lat. Wcześniejsze cykle kończyły się tak, że Ziemia powracała do swojego początku. 26 556-letniego cyklu czasów w pierwszym harmonicznym wszechświecie. Dlatego obecnie mamy bilet do wolności, tej prawdziwej wolności. Dobrze, to tyle na dziś. Pozdrawiam ciepło. Do usłyszenia.